Wysoko wychodzą od samego początku i chcą zaskoczyć Stal takim Sławek podejściem. Sławek się dobrze z piłką na lewej stronie, wchodzi na wysokość pola karnego, dogranie do Olejarki, ale strzał obok bramki. Znaleźli się gospodarze przy piłce, Szczypek na lewo do Sławka, trójką atakują Stalowcy, czwarty jest Pieczara wbiegający na pole karne. Sławek jednak poczekał na większą liczbę partnerów, Głowacki do środkowania, 1-0 Stal, Błażej Szczepanek. Powtórka z pierwszej minuty, tak? Góra, który znalazł się na 25 metrze, ale poślizgnął się, stąd też niedokładność tego podania. Jeszcze Szczepanek, Pieczara. Pieczara, strzał z lewej nogi, ale obok bramki. No, mając naprawdę autostradę przed sobą. Ładne piękne podanie na lewą flankę, jest Mariusz Sławek. Dużo miejsca i czasu, Sławek przekłada piłkę. Sławek do Wolskiego, Wolski, poprzeczka, Pieczara głową odgrywa do środka zamiast... Podanie nawet nie takie najgorsze, tylko Dawid Olejarka pobiegnie w tą stronę, myślał, że Mariusz Sławek jest bliżej. Przejął piłkę jeszcze Wolski, jest na polu karnym w środku, Olejarka, ale nie trafi w piłkę, a była to druga bardzo dobra okazja dla Stali Rzeszów na... Sławek, Wolski... Do Sławka, świetnie wygrał ten pojedynek szybkościowy, wgrał do środka Pieczara, ale ponownie zawodnik Stali, tym razem Pieczara właśnie. 10 minut plus to, co doliczy arbiter do końca pierwszej połowy. Stal Rzeszów prowadzi 1-0, umówmy się, powinna przynajmniej jeszcze tą jedną bramkę zdobyć. Może teraz Sławek, 2-0! No, no właśnie! Kapitalnie Mariusz Sławek wykończył tę akcję. Mączyński, Gordillo, ponownie do Mączyńskiego, ten się urwał Szczepankowi, Mączyński w granie, strzał i bramka kontaktowa dla KKS-u, 2-1. Teraz myślę, że już Stal będzie chciała przeczekać do końca tej połówki. Ale tu mamy kolejny błąd, kompletnie niepotrzebne takie granie. Tunkiewicz do środka, Zawistowski, karny. Rzut karny, tak jest. Tu błąd Piotrka Głowackiego. Tunkiewicz, broni to Wiktor Kaczorowski, jeszcze Głowacki wybija, brawo Wiktor! Dokładnie także to wykonanie rzutu karnego przez Tunkiewicza. Złe, ale też mogli Kaliszanie. Olejarka bez faulu, odebrana mu piłka. Jeszcze ruszył Gordillo! 2-2! Co tu się stało? To prawda, ale wrócił do przeszczepanek i piłkę zgarnął. Teraz Wolski rozpędza się z piłką w środkowej strefie boiska. Jest na lewej Sławek, do niego to zagranie właśnie, Mariusz Sławek. Sławek, 3-1, ależ akcja Stali, nie ma spalonego. Do Gordillo, nie ma tutaj mowy o przewinieniu. Jeszcze Wolski. I Olejarka, i szansa na kontrę z prawej Pieczara, w środku Sławek i do Sławka to zagranie, bo jest niezwykle szybki, ale szybciej w tej sytuacji Molenda. I to nawet nie w takich sytuacjach, w których no może by wpadło, tylko to rzeczywiście były sytuacje bardzo dobre, a teraz zamieszanie tutaj na bardzo dobre perspektywy i... Kolejne kapitalne podanie. Piękne podanie i znowu Sławek jest w środku Pieczara, jest także Szczepanek. Sławek jednak do Olejarki, Olejarka na lewą nogę, Olejarka do środka, próbował tutaj między... dwoma zawodnikami, to się jednak nie udało. Na razie patrzymy na akcję przeprowadzoną przez zespół z Kalisza. Zawistowski do środka, poprzeczka po tym dostawieniu nogi. Zameldowali. No i postraszyli tutaj Kaliszanie ponownie Stalowców. Teraz Gordillo kapitalnie się z tą piłką zabrał. I tylko 3-2 już Stal Rzeszów prowadzi.
coś nie tak na razie się wyświetliło. Olejarka do środka, Wolski ma dużo miejsca. Bartosz Wolski na prawą nogę. Wolski ponad poprzeczką. Tym razem troszkę tej czujności zabrakło i naprawdę niewiele brakowało, ale teraz nieporozumienie w defensywie. Piłka na lewej flance. Kalisz zagrywa do środka. Jeszcze szansa i nie dostawił nogi Zawistowski. Chaotyczna gra się zrobiła. Nawet bardzo chaotyczna. Tutaj dużo takich niedokładności. Jeszcze dogranie. Wybija Kostkowski, ale prosto pod nogi zawodnika KKS-u. Był to konkretnie Łuszkiewicz. Mustafajew. Dio. Dobra piłka za linię, ale także dobre zachowanie Sylwestrzaka, który tutaj zastopował. Ale błąd sytuację z kolei właśnie błąd Kostkowskiego. Strzał i łapie piłkę Kaczorowski. Przewinieniu na polu karnym. Jeszcze dośrodkowanie. I strzał i musiał to parować Kaczorowski. Na pewno to bardzo dużo dało rywalom w tej drugiej połowie. Teraz dobre zagranie spalone do Olejarki, ale na spalony młodzieżowiec Stali. I będzie jeszcze zapewne żółta kartka dla niego za ten strzał po gwizdku. Minięty Maciejewski, to podanie przez środek boiska, ryzykowny dla gości. Jeszcze Gordio wychodzi sam na sam z Kaczorowskim, ale dobrze, Łukasz Góra za pierwszym razem, za drugim już niezbyt. Wbijają Kaliszanie i znowu piłka do Gordio i on znowu sam na sam z Kaczorowskim. Gordio, 3-3! Klasyczna sal Rzeszów w tej rundzie. Łuszkiewicz miękko na tę lewą flankę. Ależ to zagrali, ale świetnie to wybronił też Kaczorowski. No kapitalny pomysł na